Tutaj pomidory w pracy, co mam, ale lipiec się zaczął. Już wieczorem było 15 stopni, także podejrzewam, że na działkach, kto ma pomidory pod osłonami, to już zaraz zacznie się zaczynać. Profilaktycznie będę musiał zrobić chyba opryzg miedzianem. Podlewałem miedzią w płynie. Tu mam jalapeno, 2 sztuki, 3. Podlewałem miedzią w płynie, bo słyszałem, że choroby grzybowe się biorą właśnie z niedoboru miedzi. Ale zobaczymy. Sąsiad już raz pryskał. I chyba ja też popryskam. Jeszcze raz o tym piecu wam chciałem nagrać, co przepadł ten film. Tu odciąłem już tą blachę. Znaczy tą rurę z tą przepustnicą. Miałem gdzieś tu dorobioną. To jest małe trochę. Tu mam taką rurę. To będzie wspawane w to. Tu będzie przepustnica. I między tą rurą a tym kolanem musi być takie połączenie ruchome na takim kołnierzu. To sobie już coś takiego wstępnie wytoczyłem, tylko ta flansza jest za mała, żebym mógł ten grzejnik po prostu po ścianie ustawić pod kątem względem komina, tam dziury, którą wytnę tam w tym kominie, który obecnie jest tam w altance. Tu jest ten grzejnik, także powoli pracę jakoś. A tutaj toczymy tą flanszę do pieca. To ma wejść w środek tamtego otworu. Tutaj mamy już poskręcane mniej więcej części tego WC-tu. Dosyć wysoki wyszedł, nie wiem jak ja to liczyłem, 2,20 chyba wysokości. Teraz omiotę trochę ten fundament i mam taki ala coś izolbę czy coś takiego. Pomaluję to na czarno. Opowiadałem wam, że ktoś tutaj trzyma psy na działce i psy przeskoczyły do sąsiada i zagryzły, rozszarpały 4 młode koty tej młodej kocicy, która się wtedy okociła u mnie tutaj pod schodami. To na tej działce właśnie rozszarpały te psy. No i w niedzielę, z soboty na niedzielę, te dwa same psy zagryzły tą starą kocicę. Tutaj na tej altance jest kamera. A może ją widać, może nie. I widziałem film z tej kamery, po prostu ta kocica, ta babcia miała 3 koty. I na tym filmie widać, no nie mam dostępu tak, żeby wam go pokazać, ale widać, że ta kocica po prostu się podłożyła tym psom, żeby ratować swoje koty. Jest to ewidentnie widoczne, żeby ratować swoje dzieci po prostu. Kicia. No i to jest jedyna aktorka, która pozostała. Kicia. Kiedy przeprowadzisz te młode swoje? Cześć. No i tak to wygląda po pomalowaniu. Wyschnie, nie wiem ile to schnie w ogóle. To obsypę to ziemią. I tą konstrukcję drewnianą, tą co tu mam, trochę poskręcaną już. Chciałem postawić, mam papę jeszcze, chciałem postawić na papie. I przytwierdzić do budynku, bo trochę tu jest chyba spadek w tą stronę z tego co pamiętam. No zobaczymy. Ale ważne, że trochę się zaczyna robić wokół tego WC-tu. Tak wygląda to jalapeno, tu w pracy u mnie. No i ten krzak pomidora. Nie wiem czy mówiłem, czy mi się jedna ta odnoga złamała, bo nie podwiązałem. Ale coś tam rośnie.
To jest ta czarna piłka Black Ball. A tu już przygotowuję się do zrobienia drugiej tej kryzy, żeby to skręcić. Jedną już wykonałem. Drugą taką, żeby się opierało, nawiercić otwory jeszcze, jakieś uszczelnienie. I trzeba będzie kończyć temat pieca. Dzisiaj w nocy była potężna ulewa, dawno czegoś takiego nie widziałem. Wichury, do tego duże gradobicie. A się idę na działkę zobaczyć coś, co przetrwało z tych moich tuneli, bo jak się obudziłem po godzinie drugiej, raczej ten grad i grzmoty mnie obudziły, to już od razu z tyłu mi się zapaliło coś w głowie, że ciekawe, co przetrwa na dalej. Tam drzewo wyrwane. No i zobaczmy. O. Tu się coś zadarzyło. Porzucało doniczki. No też się coś zadziało. Jakiś czubek od orzecha urwany. Tam pospadały te doniczki. Trzeba to poogarniać. Tutaj trochę pokręciło ogórków. Połamało trochę. Przewrócony jeden ten, musiało się tu dziać. U sąsiadki drzewo urwało. Tam jej poprzewracało. No u mnie to trochę ocalało. Dużych strat nie ma. Tam jedynie ta jedna doniczka co leży. Tych ogórków trochę będzie mniej. Ale chociaż tyle się cieszę, że tego tunelu nie porwało, bo myślałem, najbardziej to się obawiałem o ten tunel, że go gdzieś wyrwie i poleci. Słonecznika trochę też zmaltretowało, a trzeba to powiązywać wszystko, tam pozbierać. To będzie w ogórkach, bo podziurawiło liście, połamało szak. Ja wczoraj zebrałem dwie reklamówki, a tu widać pourywane. To będzie największa strata będzie na tym. Widać po liściach, co tu się działo. Posiekane wszystko. Poodcinane. No. Waliło dosyć zdrowo. Ja mówię, nawet i po tym tunelu widać. Gdzie on dostawał tym gradem. Na dzień dzisiejszy latryna wygląda tak. To nie jest pianka montażowa, dlatego wziąłem ten klej. Takiego kleju używam, to jest klej. Z tego co wyczytałem, to jest najlepszy właśnie na zewnątrz, jak to się mówi, bo to jest ta klasa D4. Że to jest klej mrozoodporny i wilgocioodporny. Takie coś udało mi się skręcić jak na razie. Tu zrobiłem taką belkę, żeby drzwi były trochę mniejsze. No i to jest trochę wyższe, bo tutaj będzie jeszcze półka na jakieś tam sanitarne szpargały, jak to się mówi. No zostało mi tu jeszcze siedzisko, ale się to już kończę. Także w następnym filmie siedzisko. Gwoździe kupić, klej tymi tą błazerią, którą w tamtym roku przywiozłem, pobijać to, dach zrobić. No i tyle.
Zawsze zamykamy bramy. Dzięki za oglądanie.